Do tego właśnie doprowadziła ewolucja. Po tragicznym zakończeniu poprzedniego odcinka zapisało się w ogóle, czy ja kurwa jestem na stratnej pozycji? No, powiem tak. Przejdziemy jak najszybciej przez ten etap. Dobra, stworzę go takiego samego, jaki był. Zaczynamy od zera, więc dlaczego by nie stworzyć stwora od zera? Co tu się odpierdolę? No dobra, nie? I po kilku ciężkich bataliach. Naprawdę ciężkich bataliach. Czy ja tą larwę go dogonię, kurwa? Naprawdę, naprawdę ciężkich bataliach. Będzie ciężko tym coś dogonić, kurwa. To jest niesamowite, jak on dyma tą ziemię. Nadszedł w końcu czas na kurwa ewolucję. Najważniejsza część. Wracamy do niego. Ja pierdolę. No i nasz Fiutaloń wrócił, tylko z jedną małą różnicą. Nie ma nóg. Po prostu nie miałem tyle pieniędzy, żeby dać mu nogi. Ewolucja jeszcze nie wyleła. No, troszeczkę kurwa jest ciekawie, nie? No ale po doniu paru stworzeń. Miluś kurwa, panie Milusiński. Chlacz kurwa, komarator. Gdzie ja to wpierdam dupą, śmieciu. Za posiadanie w ogóle komar w nazwie. W końcu odrosły mu nogi. Jeszcze to nie jest on, to nie jest jego finalna forma. Nasz Fiutek tak się ucieszył, że posiada nogi, że postanowił to uczcić. Kurde, co jest? I elegancko sobie plądruje kości i nagle ktoś mi kurwa przeszkadza. Kurde, uciekamy, kurde, co ja wam zrobiłem, mordeczki? Jeżeli teraz mi się wygra i się nie zapiszę, robię kurde dziecko na stodole. Żartowałem. No i znowu mój gatunek chciał się przenieść, przeniósł się do nowego gniazda i ja tam szedłem tam i spotkałem pewne problemy. Co to jest? Co to... Chodzi mi tutaj! Dobra, szybko to biorę i spalam, nie? I tu są dwa takie. No to szybko dwa zbiorę i spalam. Idę stąd, idę i kurwa, nie? MAMA! No pojebało was chyba! No popi***ło was! Czemu mnie kurwa? Rodzimy się! Dobrze, kurwa. Dobra, nie wiem jak on mnie zje podczas cutscenki. O, jak się patrzy! Agam was, już odbudowałem mój imperium i ty kurwa... Zapisuję! Maruda, wypierdolaj stąd, nie ma. I w miarę się uchroniłem, ale wtedy byłem świadkiem pewnej makabrycznej sytuacji. To jest kurwa? Ty, on go zmanszotował, dobrze widziałem? On kurwa zjebał jak psa! Wtedy wiedziałem, że z Marudą nie ma co w ogóle w zdanie wchodzić. Ale z drugiej strony wiedziałem, że chcę być na tyle silny, żeby go rozpierdał. A do tego potrzebna była nam ewolucja. A do tego było potrzebne nam wpierdanie innych ludzi. A do tego potrzebne nam były kości. I po prostu bardzo dużo tego potrzeba było. Biorę takiego nohala śmiesznego. O, ichu. Ale się kurwa żremy jak koperki, ty. Bym sobie wziął jakiś słabszy gatunek, kurwa. O, właśnie tak. Ty, oni nie wyglądają na słabych. Ale wyglądają na pojebów. Dobra, lecimy. Dziękuję, dobranoc, do widzenia. O kurwa, Maruda, cofamy, kurwa. Teraz myślę, że tu... O... Nie, no przecież to jest kurwa pojebane. Uciekamy, kurwa, to jest kurwa inros. W pewnym momencie zauważyłem, że moje kurwce zaczynają spierdalać przed czymś. Co to? Co się kurwa dzieje? Co się kurwa dzieje? O kurwa, meteory, chrońcie fiuty. No przecież kurwa to jest z dupy wyrwany, że teraz jest jakiś... Po przeżyciu deszczu meteorytów zacząłem z powrotem eliminować wszystkie gatunki po kolei. Aż ktoś mi przeszkodził. Co to za... Maruda! Maruda! Maruda, na zaraz... Nie! Kurwa, Maruda, poczekaj! Maruda, dogadamy się, kurwa. Przysięgam. Pojebał cię tą Marudą pierdolą! Nie, no jest niepoważny chyba. Uciekaj! Uciekaj! Oni go widzieli. To jest niemożliwe, że on to przeżyje. Ty, gdzie on jest, kurwa? Wpierdolili go. Mają go, jest w trakcie, ty zdespawnił się i mi oddali go, kurwa. Chodź tu. A jesteś, dobra, kurwa. I właśnie w ten sposób uciekłem od wielkiego pana Marudy. A więc wróciłem do ewoluowania. Co my, kurwa, tu możemy zmienić w naszej rekreacji podarunkowej? Cios poziom 4, poproszę, kurwa. Dajmy mu ucho na dupie. Czemu my nie możemy dać mu ucha, kurwa, na dupie? On nie słyszy w ogóle. Teraz będzie wszystko słyszał, kurwa. Dawaj, kurwa, echolokacja. Ty tym srasz? Jest glow up. No i skurwiny, można teraz coś tam poświnić. Dobra, te krościle. Żartowałem, panowie, tam nie idziemy. O kurwa. Żartowałem, panowie, tam nie idziemy. Słyszałem, że lubisz tanie gry. Wystarczy, że wejdziesz do linku w moim opisie i kupisz sobie z niego jakąś gierkę. Zobaczmy, jakie są przeceny! Załóżmy, że chcesz sobie kupić najnowszą gierkę Wukonga, która jest za 218 na Instant Gaming, a na Steamie masz za 249! Rozumiesz, jaka to jest różnica? To jest aż 32 zł, ty to rozumiesz? Ty? Ale to nie wszystko. Kupując z mojego linku też troszeczkę mnie wspierasz, bo dostanę z tego też pieniądze, bo jestem łasą, kurwa. Na Instant Gaming macie mnóstwo przecen do ładowań, gierek, DLC, co sobie tylko zapytasz.
pragniesz. Także polecam wejść już w mój opis i tam klikać, kur... Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy i powracamy z powrotem z filmiczkiem. Dobra, mordeczka, mordeczka, mordeczka rozpier... Oj, mordeczko, aż mi mózg ewoluował. Może być nas już po trzech. Już miałem na tyle duży mózg, że jak zobaczyłem większego od siebie, to postanowiłem, że go rozpier... Mam ochotę go rozkur... Dobra, zapisuję, ja te F4 zrobię. Ja czuję, że damy radę. Dwójeczka i lecimy. Śpilku, to idealny moment. Damy radę! Tam jest rozpierany, kurde, dobra, rozpierany, kurwa, został jak szmata, ty. Co za to dostanę? O kurwa, ile expa. O kurwa, ile kasy. Nie był kurwa aż taki trudny. Zara, marudę rozpier... Minimapa. A znowu wyjechali kurwa gdzie indziej. O tak, tańczymy panowie! Po zalogowaniu się w nowym lokum, nasz gatunek o mało nie wyginął przez pewne wydarzenie, które miało miejsce 5000 lat przed naszą erą. Nie, co się stało? Co się dzieje? Co to jest? Ale się trzęsie, mała. Dlaczego moi latają, ty? O co tu chodzi? Czy halo? On nam ludków dobrze widzę? Mi się boi, kur... Ale wtedy wydarzyło się coś nieoczywistego. Mózg mi urósł! Pękła szybka, tak, faza plemienia. Panowie, robimy to? No i mamy tutaj wybór. Albo idziemy na następnej fazy ewolucyjnej, albo możemy zostać i ewoluować naszą postać do maksymalnego maksimum. I ja pomyślałem, że jeszcze się pobawię. Dobra, ja mogę generalnie ewoluować, ale ja... Chcę rozjebać całą planetę. Ungalunga! Czy my coś będziemy robić z tym kapiszonem? Ja go zmieniam. Daj się to gotować. Wszyscy wiemy, co jest najważniejszą rzeczą. Jest to ten gapoczułek. Chyba on do ziemi wchodzi aż. Trzeba go tutaj. Trzeba tutaj. Oh my god! Na dwa fronty leci. Już mi się podoba. Dobra. Nie, no to są najlepsze oczy w tej grze. Balenda. O nie! Zepsułem mu kurwa twarz! Dobra, kur, może być. Dobra, szczerze jara mnie to. No powiem tak, to będzie na pewno pluło. Produkował tak zwaną kurwa plujkę. To będzie pluło, moi mili. Takie kurwa syry masz mieć. Idealny! Zmieniamy nazwę na Gunginga. I lecimy. A jak ja kurwa umiem pluć? O, jaja mu się otworzyły. Kurwa, przecież jak my wyjdziemy na miasto, to nikt tam nie podskoczy. Zajebiście, idziemy wpadać dzieci. Ja biję go w ogóle? Dobra, my w ogóle nic nie robimy, ja coś dałem w ewolucji! Muszę zmienić typa! No zobacz, klikam jeden i nic się nie dzieje! Ja muszę zmienić ludkę, nie posiadamy tego, nie? Nie, no dobra, no widzicie jak ja kurwa chodzę? Widzę, że trzeba to zrobić z głową. Dobra, no te nogi, to wszystko jest tu wyjebane. Nie wiem, czy coś bardziej pasuje do niego niż to. A pozwolimy takiego kurwa, żeby miał kompleksy. Nie, no to musi być kurwa drągal z drągalowa. O tak, kolczaste jaja. No powiem wam tak, lepszy nie będzie. I to jest ostateczna forma naszego Gungaginga. Tak będzie wyglądał, ale jeszcze czekają go malutkie, minimalistyczne zmiany, lecz zaraz będzie ten sam. Ja go już nie zmieniam, to jest Gunginga. No powiem tak, lecimy. Co to kurwa latające jaja? Proszę do nieba wstąpić, kur... Dobra, ja sam na sam z nim na kur... Ła, kurwa, ogórcia! Ogórcia na pierdy, no nie pierdy, że mi ogórki rozpierdolą. Nie, pluj na to dziecko, pluj na to dziecko z tych jaj. Nie, zbugowałem się! Kurwa, no ja wierzę w was, kur... Proszę was, dobrze, kur... Było bardzo blisko. Na kolana mu dajemy ochronniki. Kurwa, drągal. Kiedy zabrejdowałem już naszego potwora na maksymalny poziom, nadszedł czas na potwora epickiego. Zapisuję to. Jak się nie uda, przechodzimy w fazę plemienia. Jak się uda, przechodzimy w fazę plemienia. O, jest, jest. Jak ja to pierdolę, to jestem jakimś... Ucieczka, ucieczka chwilowa. O, mamo! Złożotował mi dwóch typa! To jest pojebane. Jestem sam. Przepraszam, panie kurwa władzo. Nie! Proszę! Mam rodzinę, mam dzieci, kurwa. Zbugowałem się. Się gra, się ma. No zostaw mnie! Byłem tylko w drzewku! Pośmie! Mogę cokolwiek zrobić? Jak mnie wykur... Dobra, to jest kot. Dobra, on mnie uratował, on nie chciał mnie zabijać. Idę w fazę plemienia, pierdolę. No i to tyle w tym odcinku! Jeżeli chcecie zobaczyć następny, musicie na pewno zasubskrybować i zlajkować ten materiał, bo nie będę robił następnego, nie będę robił. I napisz w komentarzu, jak ci się podobał odcineczek, a ja się z wami żegnam. Żegnam się z wami. Powiedziałem, że się żegnam. Żegnam się, powiedziałem.